takiego pojęcia. Co naprawdę stało? Żeby jasno wskazać, kto był temu winny. To jest winien. Policja musi ustalić chociażby po to, żeby dowiedzieć się, z czyjej policji należy ściągnąć odszkodowanie. Jeżeli uszkodzenie ciała uniemożliwia funkcjonowanie powyżej 7 dni, a uniemożliwione to złamana noga, policja musi ustalić sprawcę. Bardziej ciekawa jest pozycja, taka polityka, która pewnie trwa od dłuższego czasu, Platformy Obywatelskiej, opozycji totalnej, która ustawia się po stronie ludzi, mówią Polacy. Szanowni Państwo, minister edukacji narodowej pani Anna Zalewska podpisała dziś rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. To kolejny etap wdrażania zmian w polskich szkołach zakończony. Zarejestrowaliśmy dla Państwa wypowiedź pani minister. Rozporządzenie zgodnie z umową 14 lutego miał nastąpić akt podpisania rozporządzenia dotyczącego podstaw programowych. Serdecznie Państwa witam. Podstawy programowe, które dzisiaj zostaną podpisane, są nowoczesne, choć szanujące przeszłość i historię. To podstawy, w której oddajemy wolność realizacji podstawy programowej nauczycielowi. Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na których nam bardzo zależy. Bo oprócz wiedzy młody człowiek powinien współpracować, powinien odpowiadać nie tylko za siebie, ale za koleżankę, kolegę, za wspólnotę, za grupę. Czytamy w szkole, nie tylko głośno, czytamy w całości, czytamy to, co ważne dla naszego kodu kulturowego. Jednocześnie uczymy odpowiedzialności za język, za kulturę języka, uczymy dyskusji, odpowiedzialności za słowa. Mówimy o informatyce już od klas 1-3, gdzie uczymy podstaw programowania, wzmacniamy matematykę poprzez m.in. podstawy gry w szachy. Będziemy uczyć przedmiotowo, wzmacniając wiedzę, powtarzając wiedzę, dając czas na rozwój młodemu człowiekowi. Przedmiotów z nauk przyrodniczych mamy w systemie o ponad 105 godzin więcej, informatyki 70 godzin. Jednocześnie mówimy o tym, że podkreślamy rolę wychowawczą w szkole, w preambule, która mówi o wszystkich podstawach programowych, wskazujemy na wychowanie, na tolerancję, na szacunek i na godność człowieka. A chyba na to wygląda, o szczegółach z kolejnych wypadków tych pytań, osób czołowych, dyskusji, również medialnych, będzie mówił pan minister Kopeć. A ja kilka danych, które po pierwsze przypomną, pokażą, w jak zaplanowany sposób pracowaliśmy i co przed nami. Przypominam Państwu, że od lutego 2016 roku w każdą sobotę, niedzielę w Ministerstwie Edukacji spotykali się eksperci, którzy dyskutowali o podstawach programowych, analizowali, przygotowywali dla grupy ekspertów, która została powołana we wrześniu, miała już informacje, czego oczekują akademicy, a przede wszystkim praktycy. Do końca listopada, tak się umówiliśmy, pokazaliśmy podstawy programowe i to, na czym nam zależało, zanim oddaliśmy projekt rozporządzenia do konsultacji, zrobiliśmy prekonsultacje, by jak najwięcej uwag zostało uwzględnionych w projekcie rozporządzenia. Konsultacje się skończyły, dzisiaj podpisanie rozporządzenia z uwzględnieniem niektórych uwag, które pojawiały się z resortów, pojawiały się od stowarzyszeń, organizacji. Jednocześnie przed nami, proszę Państwa, ciąg dalszy prac. Projekty rozporządzeń, na które czekają wydawnictwa, są gotowe. Do końca czerwca będą przygotowane podręczniki. Przypominamy, tych podręczników będzie 16 do klasy pierwszej, do klasy czwartej, do klasy siódmej.
dzisiaj, choć podstawa programowa do szkoły podstawowej jest przygotowana w całości, choć nie tylko do szkoły podstawowej, bo między innymi do branżowej szkoły pierwszego stopnia. Jednocześnie kończymy pracę nad projektami rozporządzeń dotyczących ramowych planów nauczania. Po raz pierwszy w historii zdarzyło się tak, że eksperci pracujący nad podstawą programową również analizowali, w jakim tempie i w jakiej liczbie godzin należy tę podstawę zorganizować. Również przed nami rozporządzenie mówiące o warunkach pracy, dopuszczeniu podręczników. Przed nami również prace nad podstawą programową, która właściwie jest gotowa, ale uznaliśmy, że jeszcze bardziej ją uspołecznimy. Nad szkołą średnią, czyli 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum. Chcemy w kwietniu, aby zobaczyli te podstawy programowe nauczyciele. Nauczyciele wprost uczący w szkołach, dlatego wybierzemy losowo kilkadziesiąt szkół, by pokazać im te podstawy programowe, by przeanalizowali i poczynili uwagi. To była wypowiedź pani Anny Zalewskiej. Minister Edukacji Narodowej dziś podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Radio Tomcita.